Hej, witam was serdecznie. Testowany jest właśnie patch 1.13, który wprowadza możliwość nagrywania własnych play of the game, o czym wam opowiadałem kilka dni temu. Ta nowość była dla mnie najbardziej interesująca i chciałem wam o niej powiedzieć w osobnym filmie. Jednak prócz tego systemu, w najnowszym patchu pojawia się jeszcze szereg zmian. Chciałbym wam teraz o nich opowiedzieć. Zaczynamy. System lootboxów od dawna krytykowany jest przez wielu graczy, zwłaszcza w trakcie wydarzeń sezonowych. To, że ciężko zdobyć przedmioty z wydarzenia, mimo że nie jedna osoba wydaje prawdziwe pieniądze. Czy to, że co chwila lecą te przeklęte duplikaty. Ja sam, mając tylko 600 poziom, co chwila otwieram skrzynki, które zawierają same duplikaty. W niedawnym filmiku, jak otwierałem rocznicowe lootboxy, opowiadałem wam, jak to przy okazji tego wydarzenia przelała się czara goryczy. Jeff Kaplan się do tego ustosunkował i zapowiedział, że coś w tej kwestii zmieni. W testowanym właśnie patchu system lootboxów doczekał się rewolucji. Otóż szansa, że ze skrzynki dostaniemy duplikat, zostaje diametralnie zmniejszona. Właściwie powtórki od teraz będziemy otrzymywać bardzo, bardzo rzadko. Każda osoba, która wejdzie na serwer PST, otrzymuje 5 skrzynek. Ja swoje otworzyłem. I jak na zwykłym serwerze najczęściej mam po 2-3 duplikaty, tak na serwerze testowym żadna z 5 skrzynek nie zawierała ani jednego duplikatu. Teraz tylko czekać na wydarzenie sezonowe. Oczywiście prędzej czy później zdobędziemy wszystkie przedmioty kosmetyczne, więc tak czy siak będziemy zdobywać masę duplikatów. Jednak nastąpi to dużo później. Twórcy pomyśleli oczywiście o problemie, który mógł powstać po tej zmianie. Skoro zdobywamy mniej powtórek, to i będziemy mieć mniej kredytów. Od nowego patcha w stosach monet będzie się znajdować więcej kredytów. Dzięki temu nie tylko nadrobimy braki w tej walucie, ale również będziemy mieć jej jeszcze więcej niż dotychczas. Kolejna rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć, to możliwość dostosowania celownika. To też jest zmiana, o którą gracze prosili od dawna. Poczyniono kiedyś w tym kierunku pierwsze kroki, jednak dla nas to było wciąż za mało. Od teraz w opcjach będziemy mogli dla każdego bohatera ustawić zupełnie inny celownik, a ilość możliwości jest imponująca. Teraz pokażę wam, jak to wygląda w praktyce. Okej, to wejdźmy sobie w opcję. Sterowanie. Dla Bastiona zmieńmy celownik. Rozwijamy sobie zaawansowane. I musimy wziąć jakiś inny celownik niż domyślny. Dopiero wtedy pojawia nam się tutaj z boku wizualizacja celownika. Okej, to sobie tutaj od góry każdą opcję bawmy się nimi. Rozmycie. Wiadomo, Bastion albo jak żołnierz 76, jak zaczynają strzelać, to coraz większy rozrzut mają. Tutaj możemy ustawić, czy ten rozrzut ma być pokazywany na celowniku, czy też nie. Kolor. Kolory, wiadomo, są takie jak wcześniej, plus są nowe. Tutaj od pomarańczowego w dół to są nowe celowniki. Nowe kolory. Oczywiście najbardziej polecanym jest kolor zielony. On najbardziej kontrastuje ze wszystkimi kolorami. Tak samo jak green screen. No, nie zlewa się z niebem, nie zlewa się z kolorem czerwonym, otoczką bohaterów. No, generalnie jest najbardziej taki wyróżniający się. Grubość. Możemy ustawić grubość tego okręgu na środku lub możemy ustawić grubość kreseczek. O. Możemy też ustawić sobie, żeby były i kreski, i kółeczko. No to już widzicie, jakoś dziwnie to zaczyna wyglądać. Okej. Możemy ustawić szerokość, akurat tutaj kreseczek. Długość, szerokość. Żeby były krótkie, lub żeby były długie. W tym momencie już możemy pierwszy ciekawy celownik sami stworzyć, czyli bierzemy króciutkie kreseczki, ale dużą grubość i wychodzi nam już tutaj kwadrat zamiast kresek czy okręgu. To już jest ciekawy wygląd. Okej, możemy zwiększyć środkową przerwę. Weźmy to tak jak zawsze. O. Czyli odległość od tej kropki na środku. Tak samo w okręgu też zwiększyć odległość od tej kropki. Też już widziałem śmieszne celowniki w takim stylu. O. No, taki celownik, no. Można, no. Okej.
kolejna rzecz, którą można ustawić, to jest przezierność, czyli przeźroczystość. Możemy zrobić tak, żeby kropka na środku była widoczna, ale to, co już jest tutaj naokoło, już żeby było przeźroczyste troszeczkę. O. Coś w tym stylu. To też bardzo ciekawie wygląda. Okej, okay. Rozmiar kropki. Tutaj tłumaczyć nie trzeba. Okej. Okay. I przezierność kropki. No, nie polecałbym dawać na stówkę. Zawsze jednak lepiej mieć trochę tam przezroczyste, żeby było widać coś więcej. No, wiadomo, no można stworzyć sobie jakiś celownik, który faktycznie pomaga przy aimowaniu, ale no też ludzie już tworzyli jakieś celowniki, jakieś takie no zabawne. Celownika ma znaczenie i nie może za bardzo zasłaniać nam celu. Rozmycie nie jest potrzebne, bo nabierając wprawy sami powinniście wiedzieć, jak macie je kontrolować i jakie jest wielkości. U żołnierza zapamiętajcie, że rozrzut zaczyna się po czwartym strzale i żaden ruch celownika wam nie będzie potrzebny. Ruszający się krzyżyk tylko może przeszkadzać. Dzięki niemu łatwiej wymierzyć, czy mamy celownik na dobrej wysokości. Jest to naprawdę ciekawa opcja i warto się tym pobawić. Nie tylko dla celów praktycznych, ale też estetycznych. Tak by każda postać, którą gracie, miała kompletnie inny celownik. Jednak moim zdaniem to nadal za mało. Przyglądając się celownikom z innych gier, brakuje mi kilku naprawdę ciekawych kształtów i Blizzard mógłby w przyszłości po raz kolejny poszerzyć tą opcję o nowe możliwości. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć! Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Jeśli ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, a jak jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał. Nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, będziesz informowany o najnowszych filmach. Koniecznie obczaj linki w opisie i obejrzyj proponowany z boku film. Zapraszam również na regularne streamy oraz do zostawienia lajka na fanpage'u.